Blisko 90-metrowa sztolnia, w której ludzka noga nie stanęła od około 70 lat, to nowe odkrycie w Górach Sowich. Korytarz kompleksu Soboń jest dziełem nazistów i częścią większego zamysłu pod kryptonimem Rize. Prace, by dostać się do wnętrza, trwały 2,5 miesiąca. Sowiogórska grupa poszukiwawcza odkryła jednak część historii, która zakopana była głęboko pod ziemią od końca II wojny światowej. Tak, jakby ktoś wczoraj opuścił dopiero tutaj te prace. Właśnie są przewody, instalacje elektryczne, te rury, torowiska. Soboń to góra położona w okolicach Głuszycy i Walimia. Na tych terenach napotkać można infrastrukturę zarówno naziemną, jak i podziemną, pozostawioną przez faszystowskie Niemcy. Dalej nie udało się zrozumieć celu budowy i zastosowania wielu obiektów znajdujących się w Parku Krajobrazowym Gór Sowich. Kompleks Soboń posiada 3 sztolnie. Wejście do trzeciej zostało jednak wysadzone, prawdopodobnie przez samych nazistów. Eksploratorzy już we wrześniu zeszłego roku rozpoczęli zdobywanie niezbędnych pozwoleń, by móc przeprowadzić odwierty paręnaście metrów za zawałem. Po odwiercie, który wykonaliśmy na mniej więcej około 20 metrów, pod nami i za tym zawałem jest korytarz, jest dalsza część. Zrobiliśmy jeszcze następne dwa odwierty po 30-20 metrach i faktycznie cały czas wprowadzając kamerę widzieliśmy korytarz. Przystąpiono do prac wykopaliskowych i budowy specjalnego szybu, którym można dostać się do wnętrza korytarza. Akcję dofinansowała gmina Walim, włączyli się w nią również funkcjonariusze Straży Pożarnej w Wałbrzychu. Wykopano i zabezpieczono około 20-metrowy szyb. Sprawdzono również, czy pod ziemią nie występuje zagrożenie dla życia ludzkiego. Razem z saperem strażak zszedł na dół, sprawdzili, czy jest bezpiecznie pod względem właśnie tych ewentualnych niewybuchów czy zaminowań. Natomiast strażak sprawdzał atmosferę, czyli gazowość, czyli zawartość tlenu lub innych gazów, które mogły być tam niebezpieczne. Okazało się, że wszystko jest ok. Wrażenia po zejściu do korytarza są przytłaczające. Obraz przywołuje na myśl ogrom tragedii, który rozegrał się podczas przymusowej pracy więźniów pobliskich obozów jakieś 70 lat temu. W błocie znaleźć można resztki instalacji elektrycznej, zardzewiałe rury wentylacyjne, tory do kolejki, która woziła urobek oraz resztki zbutwiałego drewna. Korytarz rozpoczyna się od zawaliska, które zdaniem saperów powstało w wyniku wysadzenia części sztolni od strony wejścia. Po około 90 metrach natrafiamy na skalną ścianę. Przodek z nawierconymi otworami, w których znajdować się miał materiał wybuchowy. Były takie uwagi, że jak zjedziemy, to mogą być ładunki, albo mogą być jakieś takie właśnie pozostałości ludzkie. Czyli czuć tragedię ludzką ludzi, którzy drążyli te chodniki. Tak naprawdę w dniu, czy na drugi dzień, kiedy koledzy z Sowiogórskiej Grupy Poszukiwawczej odkryli ten chodnik, tak wszystko wyglądało, tak jakby dopiero co ktoś stąd wyszedł. Tak jakby prace trwały do wczoraj, a nagle my tutaj wchodzimy. Trzeba pamiętać, że ponad 70, około 70 lat tutaj nikogo nie było. Część ze znalezionych na miejscu rzeczy już została przetransportowana do Walimskiego Muzeum. Tam za zgodą konserwatora zabytków posłużą jako eksponaty świadczące o tajemniczej i tragicznej przeszłości tego regionu. Sowiogórska Grupa Poszukiwawcza dzierżawę na prowadzenie eksploracji posiada do kwietnia tego roku. Po tym okresie sztolnia zostanie zabezpieczona i zamknięta. Nie jest planowane udostępnienie korytarza dla ruchu turystycznego ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo oraz wysokie koszty przystosowania obiektu. Nie oznacza to jednak, że w przyszłości nie możemy spodziewać się kolejnych odkryć. Tu na pewno jeszcze trochę miejsc jest, które warto by było sprawdzić, więc na pewno tematu nie zamykamy, tak jak nie zamykamy tematu na całym tym terenie Rize.